Magda. Chciałam wam powiedzieć o najważniejszej rzeczy, o której moglibyście usłyszeć. Mianowicie chciałam wam powiedzieć o Jezusie. Czy wiecie, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię? Czy wiecie, kim On był? I czy wiecie, kim On jest? Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby zapłacić cenę za nasze grzechy, za moje grzechy i za twoje grzechy. I to jest ta dobra nowina. Dobra nowina jest taka, że cena za wasze nieprawości jest już zapłacona. Tylko to, że to jest zapłacone, nie ma przełożenia w waszym życiu, dopóki tego nie weźmiecie. A przyjęcie tego wielkiego daru, który jest od Boga, od samego Boga, jest poprzez uwierzenie w Jezusa. Uwierzenie w Jezusa w to, że On jest Bogiem, w to, że właśnie On zmarł na krzyżu za wasze grzechy i że zmartwychwstał dla waszego zbawienia. W ten sposób, poprzez uwierzenie w imię Jezusa, przyjęcie Go jako swojego Pana i Zbawiciela, w taki sposób możecie się narodzić na nowo. Możecie stać się dziećmi Bożymi. Ja to zrobiłam. Przyznałam się przed Bogiem do tego, że jestem nic nie warta bez Niego. Że potrzebuję Jego. Potrzebuję Jego mocy i Jego łaski i Jego ofiary na krzyżu do tego, żeby być zbawioną. Że sama z siebie jestem oddzielona od Niego, ponieważ jestem grzeszna. I możesz sobie pomyśleć, że nie zrobiłeś nic wielkiego, że nie zabiłeś nikogo, ani nikomu samochodu nie ukradłeś. Ale pamiętaj o tym, że nawet najmniejsze wykroczenie przeciwko świętemu Bogu, nawet jedno kłamstwo już oddziela cię od Boga, od świętego, doskonałego Boga. Jeżeli przyjmiesz tą ofiarę Jezusa Chrystusa, jeżeli wyznasz Go, wyznasz, że On jest twoim Panem i Zbawicielem, jeżeli ukorzysz się i przyznasz się, że ty bez Niego, bez Jezusa, nie możesz mieć dostępu do Boga, to wtedy narodzisz się na nowo. Będziesz mógł żyć nowym życiem tutaj na ziemi i całą wieczność z Bogiem spędzić. Wybierz Jezusa, wybierz życie. On jest życiem, prawdą i jedyną drogą do Ojca. Pamiętaj, Jezus jest Bogiem. I On jest jedyną drogą do Boga Ojca. A wyznanie Go jako swojego Pana i Zbawiciela daje ci jeszcze to, że On zsyła swojego Ducha Świętego, abyś mógł żyć tutaj życiem w obfitości. Wybierz Jezusa.